Piłsudskiego, który symbolizuje przecież nie tylko jednego człowieka, jakby nie oceniać podobnego polityka, który zawsze ma swoje silniejsze i mocne strony i słabsze strony, ale też symbolizuje pewien zbiorowy wysiłek całego narodu. My musimy czcić szczególnie wybitnych rodaków. Każda wspólnota czci swoich rodaków, nawet jeżeli w życiu ci rodacy popełniali także błędy. Ale pamiętajmy też, że sukces 1920 roku jest sukcesem całej wspólnoty, nie jest sukcesem jednego człowieka. To nie jest tak, że jeden człowiek jest wskrzesicielem Polski, wyzwolicielem Polski, choćby był najwybitniejszy. Zawsze jest tak, że wybitna jednostka musi mieć oparcie w narodzie, który chce tutaj być sobą po prostu. I to wydaje mi się najistotniejsza lekcja z tego, co możemy powiedzieć o wojnie 1920 roku. I ja to chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić. Nasze zwycięstwo jest zwycięstwem całej wspólnoty, bo przecież gdybyśmy przegrali, to bylibyśmy w znacznie gorszych warunkach niż tych, których jesteśmy, o ile bylibyśmy w ogóle, bo przecież celem polityki sowieckiej nie było wyłącznie podporządkowanie Polski i Europy Środkowej jakiejś władzy politycznej. Celem polityki sowieckiej była sowietyzacja, czyli likwidacja narodów wchodzących w skład Imperium Sowieckiego. Narodów miało nie być. Miały być jakieś inne byty. I jakkolwiek ta próba nigdzie się nie udała, to jednak pamiętajmy, że próba realizacja tego tam, gdzie Sowiety zdobyły władzę, została okupiona przecież gigantycznymi stratami i ludzkimi, i cywilizacyjnymi, i można powiedzieć wszechstronnym upadkiem. Są wśród nas goście z Francji, których bardzo serdecznie witam, są wśród nas goście z Białorusi, których bardzo serdecznie witam, i witam przedstawicieli wszystkich organizacji narodowych, które są tutaj zgromadzone. Witam przedstawicieli NOP-u, witam przedstawicieli Obozu Narodowo-Radykalnego. Zakładam, że będą oni chcieli, przedstawiciele, tutaj coś powiedzieć. Za chwilę oddam im głos, ale to, co ja w imieniu swoim i organizacji, którą reprezentuję, Stowarzyszenia Rzecz Tradycji i Kultury NIKLO, chciałem szczególnie mocno podkreślić, to jest to, czego to zwycięstwo jest wyrazem. Jest wyrazem woli narodu, że naród chce przetrwać. Cały naród chciał przetrwać. Wszystkie jego warstwy społeczne. Bo to przecież nie spełniły się nadzieje Lenina na to, że jakiś mityczny polski proletariat stanie po stronie bolszewików. Do szeregów poszedł polski robotnik, do szeregów poszedł polski chłop. Pamiętajmy o postaciach Piłsudskiego i Ignowskiego, którzy byli w Radzie Obrony Państwa, ale pamiętajmy też, że był tam lider większości polskiego chłopstwa, Wincenty Witos. I pamiętajmy, że był tam lider patriotycznego odłamu polskich socjalistów, Ignacy Daszyński. I mimo wszystkich różnic, jakie były między nimi, a przecież były i nikt tego nie ukrywa, i to są elementarne rzeczy, o których przeczytacie w każdym podręczniku historii Polski, zresztą przecież czytaliśmy wszyscy, to jednak pamiętajmy, że potrafili się zjednoczyć w chwili zagrożenia. Ale lekcja taka, że jak jest zagrożenie, to się jednoczymy, to jest jedna lekcja 1920 roku, i dzisiaj w obliczu bardzo poważnego podziału politycznego, jakim jest w narodzie polskim, ta lekcja jedności wydaje się ważna, ale chcę powiedzieć, to nie lekcja jedności jest najważniejsza. Jak jest niebezpieczeństwo, oczywiście trzeba się jednoczyć, to jest dość oczywiste. Bardzo ważne jest jeszcze coś innego. Naród, jego masy muszą chcieć być odrębnym bytem. Muszą chcieć być sobą. Muszą w takim razie być przekonane, że to, co stanowiło naszej odrębności, jest na tyle warte, żeby tego bronić. Bronić przy pomocy także siły fizycznej i bronić, narażając siebie na śmierć czy kalectwo. Że jest to tak ważne, że musi być bronione. Jeżeli nie będzie wiary wspólnoty w wartość samej siebie, jeżeli nie będzie tego przekonania, że ta nasza odrębność jest, nawet jeśli jest czasem dziwna, nawet jeżeli przybyszy z zewnątrz czasem szokuje, jeżeli nie będzie tego przekonania o tym, że warto bronić swojego, warto bronić
niedramatyczny podem naszości. Tego, co stanowi, że wyróżniamy się na polu innych narodów, to nie będzie niczego. Ponieważ sama broń nie walczy. Jeżeli nawet najwspanialsza broń zostanie wyrzucona do rowu przez chcącego chronić tylko swoje życie, swoje indywidualne jestestwo żołnierza, to sama broń, nawet najlepsza, wojnie nie wygra. Przykładów historycznych mamy aż nadto. Także musi być wiara wspólnoty w swoją wartość. Jeżeli tej wiary nie ma, to wszystko inne jest zamkiem na piasku tak naprawdę i wysiłki najwybitniejszych nawet jednostek niewiele znaczą. I to jest chyba ta lekcja najważniejsza, że nasza wspólnota zamanifestowała tym, że chce być sobą tak, w tak najprostszy sposób, że ci ludzie, prości robotnicy, chłopi, drobne mieszczaństwo, duża liczba oczywiście także przedstawicieli baz wykształconych poszła do szeregów, ale też pamiętajmy, że to nie jest tak tylko, że wyłącznie warstwy wykształcone i świadome poszły do szeregów, poszedł do szeregów także prosty Polak. Samych warstw wykształconych mogłoby nie starczyć, a utrzymanie państwowości i odrębności było w interesie nas wszystkich. I ludzie instynktownie, nawet jeśli nie wszyscy byliby w stanie to wyrazić, oni to instynktownie rozumieli. I teraz może już przechodząc do czasów dzisiejszych, zwróćmy uwagę, że bezpośrednio dzisiaj nie grozi nam przynajmniej na razie agresja militarna. Niezależnie od tego, co byśmy mówili, to jest jakąś dalszą perspektywą. Natomiast wszyscy codziennie macie do czynienia z taką sytuacją, że jesteśmy przez bardzo wpływowe media, przekonywani, bardzo wpływowe i również dysponujące olbrzymimi środkami media, przekonywani, że nasza odrębność, nasza wartość jest czymś mniej istotnym, że powinniśmy stać się kimś innym. Cała ta pedagogika wstydu, o której mówiono i która od 30 lat jest nakręcana w Polsce, przecież ona ma jakiś cel. Ci ludzie, którzy ośmieszają polską odrębność, opływają ją, rzucają nam zarzuty nieprawdziwe czy wyolbrzymione, oni to przecież robią w jakimś celu. Zastanówcie się, w jakim celu. No, cel jest dla mnie dość oczywisty. Polacy mają przestać być sobą, mają przestać czuć swoją wartość. Jeżeli rzeczywiście przestaną, to wówczas przegramy bitwę nad Wisłą. Jeżeli przestaną czuć się czymś wartościowym i odrębnym. Ja jednak wierzę w to, że patrząc na czy takie imprezy jak nasze, czy na te wiele większe, jak chociażby jest Marsz Niepodległości, którym spotykamy się wszyscy od jakiegoś czasu, że przynajmniej duża część Polaków nadal ma tę wolę przetrwania, wolę własnej odrębności. Jak duża to jest część? To jest pytanie otwarte i to może być pytanie niepokojące, ale wierzę, że jest to część na tyle duża, że jest w stanie zwyciężyć wszystkie wysiłki wrogów, wszystkie knowania, także wtedy, gdy te wysiłki i te knowania nie przybierają charakteru fizycznej, militarnej agresji, jak przybrały w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921, ale przybierają agresję bardziej podstępną, bardziej ukrytą, niemniej również skuteczną. To jest to, co chciałem powiedzieć w imieniu swoim i Stowarzyszenia Niklot. Teraz poproszę o zabranie głosu naszych gości. Goście z Białorusi zrezygnowali prawdopodobnie z uwagi na warunki swojej ojczyźnie z wypowiedzi. W związku z czym, ponieważ no, wypada zacząć od gości zagranicznych, proszę przedstawiciela Francji o zabranie głosu.